Dzień dobry. Dziś wraz z panem doktorem Januszem Węgrzynem, ekspertem żywieniowym z firmy Dolfos, znajdujemy się w miejscowości Króle Duże w gospodarstwie u pana Rafała Grodeckiego. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Panie Rafale, czy mógłby pan opowiedzieć kilka słów o swoim gospodarstwie? Moje gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym. Przejęłem je od swoich rodziców w 2013 roku. W 2016 postawiliśmy nową oborę na 105 sztuk bydła mlecznego. W tym momencie w gospodarstwie jest utrzymywane 140 sztuk, z tego 85 sztuk bydła dojnego. A czy moglibyśmy uzyskać kilka informacji o systemie żywienia? System żywienia TMR plus stacja paszowa dla krów wysokowydajnych na powiększenie wydajności. Kiszonki z kukurydzy, z trawy, śruty sojowa, rzepakowa, jęczmień, mokra kukurydza, witaminy i dodatki z firmy Dolfos. Panie doktorze, czy mógłby pan opowiedzieć o tym, co będziemy za chwilę robić? Podczas rutynowych badań comiesięcznych u pana Rafała wykonujemy podstawową analizę TMR-u, która ma na celu pokazanie zawartości suchej masy, białka, skrobi, pH, frakcji włókna kwaśnego i zasadowego, ADF-u i NDF-u, ligniny i pozostałych parametrów zanieczyszczeń, popiołu. Jest to rutynowe badanie pozwalające na poprawę dawki przy tak wydajnych stadach, gdzie to jest nieodzowne, żeby utrzymać poziom i parametry mleka. Stosujemy aparat firmy włoskiej Polispec, który analizuje na zasadzie widmowej. Po przyłożeniu w 5 miejscach od razu pokazuje nam poziomy tych wszystkich parametrów, które powinny być w prawidłowym, zbilansowanej dawce żywieniowej dla krów o takiej wydajności, a wydajności są tutaj rzędu 30 litrów i oczywiście więcej dziennie średnio. Jeśli chodzi o produkty, które są stosowane, są to drożdże żywe z bardzo dużą ilością jednostek tworzących kolonie. Są to drożdże, które poprawiają strawność włókna i dostarczają źródła witaminy z grupy B. Następnie nasz najlepszy produkt BM Lactan dla krów wysokowydajnych, który ma za zadanie usprawnić rozród, poprawić, utrzymać somatykę na poziomie taki, jaki powinien być do akceptacji. Poza tym źródło bardzo duże witaminy E, 7007 mg, które zapewnia nam rozród na bardzo dobrym poziomie. Nowością w tym produkcie są hydroksychlorki, czyli wiązania kowalencyjne cynku, manganu i miedzi, które pozwalają automatycznie na większą biodostępność i dostarczyć krowom tych niezbędnych makroelementów. Te hydroksychlorki zastępują tak popularne chelaty. Następnie stosujemy Dolbuf Pro, który jest buforem na bazie alg czerwonych, tlenku magnezu, kwaśnego węglanu sodu, plus do tego jeszcze są drożdże żywe i zapewniają odpowiedni poziom pH w żwaczu, żeby krowy się nie zakwaszały, czyli te 6,3 pH, które powinno być, żeby krowy mogły pobierać jak najwięcej paszy objętościowej i żeby trzymały poziom pH. Dziękuję bardzo za możliwość wykonania badań i zaprezentowania firmy. Dziękuję bardzo.